Siemanko, z tej strony Noli. Ostatnio zapomniałem wam powiedzieć, że w lutym nasz film pod tytułem 99% graczy nabiera się na to był 8. najczęściej oglądanym filmem. Także dzięki wszystkim za kciuki, które tam zostawiliście i wyświetlenia. Naprawdę wielkie dzięki. Przypominam, że staramy się dobić do top 100 polskiego YouTube'a, więc jeżeli jesteś tu nowy i chcesz nam w tym pomóc, to po prostu zostaw subskrypcję. A dzisiaj dla moich widzów rozdaję karambita, więc jeżeli nie subujesz, to zasubuj, napisz komentarz, a my lecimy z odcinkiem. Skracanie jest Diffuse Kitem. Słuchajcie, jeżeli jako jedyni macie Diffuse Kit w waszej drużynie, nie raszujcie, tylko stójcie po prostu w base, tak? Gdyż jeżeli zginiecie, to ten Diffuse Kit leży gdzieś daleko i na przykład wasz teammate może nie mieć przez to czasu, żeby go podnieść i rozbroić bombę, tak jak to jest pokazane w tym przypadku. Przez to, że nie stanęliście w base, po prostu wasz teammate nie ma czasu rozbroić bomby. A teraz sytuacja alternatywna. Zginęliście w base i wasz Diffuse Kit jest widoczny, więc osoby są ustawione tak samo, zabijasz je i widzisz Diffuse Kita, podnosisz go, przez co masz czas, aby rozbroić bombę. Tak jak jest pokazane to tutaj. Więc pamiętajcie, jeżeli macie jako jedyni defa, nie grajcie na fragi i stójcie w BS. Nie wystrzeliwujcie wszystkich naboi. Słuchajcie, często widzę, to jest chyba najczęściej popełniany błąd w CSGO. Jeżeli jest smoke, to na przykład zaczynasz strzelać, aż skończą ci się naboje. Pamiętaj, smoke to nie ściana i można przez niego przejść. Wystrzeliasz się z całych naboi, ktoś będzie mądry, skróci cię, tak jak tutaj. Więc, słuchajcie, nie wystrzeliwujcie wszystkich naboi, powtarzam jeszcze raz. Jeżeli chcecie poskanować przez smoke'a, zostawcie sobie z 10 kul, żeby nie było takich sytuacji jak tutaj. Dokładne info, słuchajcie, jeżeli was na przykład skrócą antyterroryści, to nie mówcie, wszyscy rampa, tylko po prostu policzcie, ile tych osób jest, na przykład raz, dwa, trzy i powiedzcie, trzech rampa, żeby nie było takiej sytuacji, że wasi znajomi po waszym infie powiecie, wszyscy rampa, pójdą na BS z kosami i z bombą i zaczną plantować i tu nagle niespodzianka, bo tak naprawdę ktoś jest na tym bombsajdzie B i można tak łatwo przegrać rundę, więc nie dawajcie złego infa, pamiętajcie. Niewyrzucanie broni po swoim teammate'cie, jest to też jeden z najczęściej popełnianych błędów. Jest bomba i AWP-a, zamiast wyrzucić AWP na boosta, to takie osoby często po prostu biorą sobie pakę i w ogóle mają gdzieś tą broń, że tam leży, tak? Idą sobie na przykład zaplantować, a potem są w szoku, gdyż są takie sytuacje. Koleś go po prostu wyczekuje i ty jesteś w BS-ie obstrany, teraz mówisz, kurde, gdzie ta AWP jest, gdzie ta AWP jest? Wychylasz na nią, no a koleś ma AWP i cię na spokojnie zabija. Teraz sytuacja alternatywna. Jeżeli wasz teammate zginie, po prostu wyrzućcie jego broń gdzieś na przykład na boosta, po prostu gdzieś, gdzie kontrterrorysta nie będzie mógł jej podnieść, albo nie będzie jej widział. No i wtedy, kiedy będzie was próbował odbić, no będzie miał na przykład sam pistolet, bo nie miał jakiej broni podnieść. I macie szansę na wygranie rundy o wiele większe. Repikowanie za WP, jest to błąd też często popełniany i jest to chyba najgorszy błąd, bo jesteście free killem. Kiedy po prostu nie trafiacie pierwszy raz na przykład na midzie w oknie, nie wychylajcie się już drugi raz, gdyż po prostu może być AWP w was wcelowana i możecie po prostu dostać łatwego HS-a. Tak jak tutaj. Raz strzelił koleś, teraz ja cię w niego wcelowuję i go zabijam. Jest to chyba najłatwiejszy kill w historii CS:GO. Jest to po prostu free kill, więc nie róbcie tak. Jeżeli nie traficie, to po prostu ucieknijcie, zmieńcie pozycję albo poczekajcie. I to tyle, jeżeli odcinek ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Przypominam, 25 tysięcy łapek w górę to kolejny odcinek już niebawem. A na sam koniec chcę was zaprosić na mojego Facebooka, gdy znajdziecie tam rozwiązania wszystkich konkursów, jakie robię na kanale, no i jakieś zdjęcia z mojego życia, albo jakieś takie pomniejsze giveaway. Także zostaw tam łapkę, jeżeli możesz, dobijmy te 30 tysięcy. I do zobaczenia. Cześć.